Prezydent Andrzej Duda udał się do Kijowa. W stolicy Ukrainy spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wraz z polskim prezydentem przybyli także przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii. Sytuacja w Kijowie jest opanowana. Ukraińska armia odparła atak rosyjskiego wojska. Od tygodnia do stolicy Ukrainy przyjeżdżają europejscy przywódcy. Dziś z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim spotkali się prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje bałtyckie chcą wesprzeć władze w Kijowie. Wizyta prezydentów państw bałtyckich na Ukrainie ma charakter symboliczno-kurtuazyjno-wspierający. Zaznaczył profesor Zdzisław Winnicki. Na Ukrainę miał przyjechać także prezydent Niemiec Frank Steinmeier. Do wizyty jednak nie doszło, bo prezydent Zełenski miał odmówić spotkania z niemieckim politykiem. Byłem na to gotowy, ale najwyraźniej muszę to przyznać, w Kijowie tego nie chciano. To także symboliczna decyzja. Niemcy od początku rosyjskiej inwazji opierają się zdecydowanym sankcjom wobec Moskwy. Nie chcą także dostarczać broni Ukrainie. Polska zabiega o pozycję lidera w naszej części Europy, wskazuje profesor Krzysztof Kubiak. To się wpisuje w pewne szersze polskie koncepcje elementarnej autonomii decyzyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest to posunięcie jak najbardziej zasadne, współgrające z polskimi koncepcjami budowy obszaru szczególnego zainteresowania. W połowie marca Kijów odwiedzili premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii. Do oblężonej Ukrainy pojechali jako pierwsi europejscy przywódcy w momencie, gdy Kijów był bombardowany.